W pewnej bardzo odległej krainie, na bardzo wysokiej górze, pośród drzew stała drabina. Była bardzo wysoka, ale niestety dosyć mocno zniszczona. Drewno było już trochę spróchniałe, aczkolwiek jeszcze się trzymało. Farba już dawno odpadła, nie miała żadnego ładnego koloru. Drabina stała tam od niepamiętnych czasów i chyba nikt nie wiedział, do czego służyła. Jej opłakany stan uwidaczniał się tym bardziej, kiedy patrzyło się na drzewa, które były wokół niej. Na przepiękne dęby, jesiony, brzozy. Bardzo piękne, bardzo dorodne, bardzo żywe, prawdziwe drzewa. Ta stara, zmurszała drabina wyglądała przy nich naprawdę nędznie i naprawdę nijak. Któregoś dnia wzgórzem tym przechodzili drwale. Zobaczyli tę drabinę i zdziwili się, co ona tu robi. Podeszli do niej, przyjrzeli się i powiedzieli: Matko, ale nędzna ta drabina. Absolutnie do niczego się nie nadaje, nie wiadomo dlaczego tutaj stoi i przeszkadza tylko w tym pięknym widoku pośród tych drzew. Chyba będzie najlepiej, jak ją po prostu porąbiemy i stąd usuniemy. Jeden z nich, mężczyzna o ogromnych ramionach i wielkiej sile, wziął swoją siekierę i porąbał drabinę. Zostały z niej tylko porąbane małe kawałki, do niczego i już się nie nadawała. Dwaj drwale, zadowoleni z tego, co zrobili, odeszli i wrócili do siebie. Bardzo się zdziwili nocą, kiedy wyszli przed swoje domy i zobaczyli, że noc jest bardzo ciemna, że nigdzie nie widać żadnego światła. Pomyśleli, coś dziwnego się dzieje. Zdziwili się jeszcze bardziej, kiedy następnej nocy znowu wyszli przed swoje domy i zobaczyli znowu, nigdzie nie widać gwiazd i nie widać księżyca. Coś im zaświtało w głowie i postanowili wrócić do tego miejsca, gdzie stała drabina. Kiedy tam doszli, spotkali tam niepozornego, małego człowieka, który stał pośród szczątek drabiny i mówił: Nie mam jak pozapalać gwiazd, bo ktoś mi porąbał drabinę. Absolutnie nigdy dosyć opowiadania o tym, że rzeczy małe, rzeczy niezauważalne, rzeczy nieistotne, a nade wszystko rzeczy mało godne szacunku. Wszystkie te sprawy w tobie, którymi gardzisz, które uznajesz za swoje słabości, które nie są błyszczące, one bardzo często, jeśli nie zawsze, są najważniejsze. Prawdopodobnie to właśnie po nich możesz dojść tak wysoko, aby sięgnąć gwiazd. Tylko czy przypadkiem nie zachowujesz się jak ci drwale?